Nie wiem jak ty, ale jak tak czasami słucham Czesia, co mówi po tych swoich meczach, to trochę mi się śmiać chce. No, niby wie co robi, ale generalnie prawda jest taka, że chyba tym razem nie wiedział. Znaczy mi się nie tyle chce śmiać już, co płakać nawet. Szczególnie po tym, co widziałem w meczu z Meksykiem i po wypowiedziach też. Zakatarzeni, trzeci odcinek dzisiaj w hali w Szczawniezdroju. Tydzień temu byliśmy w Art Cafe pod pretekstem. Wrócimy tam na pewno za jakiś czas, ale dzisiaj nie bez kozery tutaj właśnie, bo to na tej hali będą się odbywać kolejne rozgrywki uzdrowiskowej Ligi Halowej, której Sławek też wystąpi w roli zawodnika, kapitan drużyny Forever Football Team. Będzie więc się działo. Wiem, że zmontowałeś duży skład. No, bardzo, bardzo fajna drużyna. Początkowo miała być to zupełnie skład praktycznie amatorski, gdzieś tam może zasilany jednym, dwoma zawodnikami grającymi regularnie w lidze. No, ale mamy 10-osobowy skład, gdzie amatorem jestem właściwie tylko ja, bo mamy dwóch chłopaków z czwartej ligi i trzech od nas z Jedliny, z okręgówki, a też warto powiedzieć, że dwóch Beniaminków wałbrzyskiej okręgówki, czyli Górnie Nowe Miasto Wałbrzych i właśnie KS Drój, można powiedzieć, rozwaliły wałbrzyską okręgówkę po rundzie jesiennej. Dwa pierwsze miejsca. Mam nadzieję, że na koniec rundy wiosennej kolejność na pierwszych dwóch będzie inna. Mamy punkt straty. Jest jeszcze dwóch zawodników też grających w niższych B-klasie, w wrocławskiej B-klasie, A-klasie. Jeden były bramkarz też ligowy, że zbudowaliśmy naprawdę bardzo fajną drużynę. No i naprawdę tutaj z wielką ekscytacją czekam na początek sezonu, już 4 grudnia. I to powiedział człowiek o sobie amator, który zdobył już kilka rekordów Polski, Guinnessa w żonglowaniu różnymi piłkami. Zobaczycie, na boisku też potrafi robić cuda, ale zobaczymy już 4 grudnia, pierwsza kolejka. Do tego wrócimy później, na pewno będzie warto o tym jeszcze kiedyś porozmawiać. Wróćmy do Kataru. No to co, trzeci odcinek, powiedzmy, że zaczniemy tym razem o meczu Polaków. Zaczęliśmy od Czesia, obejrzeliśmy mecz Polska-Meksyk. No widzisz, opinii tyle, co chyba ludzi, którzy go obejrzeli. No tak, ale przeważają jakby dwa nurty. Jedni, co mnie, powiem ostro od razu, że mocno wkurza, bo no po tym meczu komentowałem ostro tutaj w mediach społecznościowych. Niektórzy mówią, że było wszystko super, no bo taktyka została zrealizowana. Zresztą, co zapowiadał wcześniej i trener, i Krychowiak, że nie będziemy grać pięknie, ale skutecznie. Pięknie na pewno nie było, czy skutecznie, jeżeli chodzi o tyły. Skutecznie było. Inni krytykują, już nazwali taktykę laga taka, czyli wykopy Szczęsnego na Lewandowskiego. Ja tutaj zdecydowanie się do tej drugiej grupy przyłączam, ale nie z prostej przyczyny. Pytam się jeszcze raz. Dlaczego, to co mówiliśmy też po meczu towarzyskim z Chile, dlaczego my gramy tak defensywnie? Mamy przecież zawodników, którzy potrafią wymienić kilka podań. A też to już chyba cytat będzie do klasyki. Przejdzie Czesława Michniewicza, który powiedział, że będzie szczęsny właśnie długimi podaniami rozpoczynał akcję, bo wyprowadzanie piłki od własnej bramki grozi stratą piłki. No to równie dobrze można powiedzieć, wiesz, że życie grozi śmiercią. Nie jest to mniej więcej tak samo mądre, no w pewnym sensie tak, ale to jest taka dość specyficzne. Oglądałeś wczoraj zapewne mecz Kanady z Belgią. Kanadyjczycy, którzy no może nie skazywani na pożarcie, no ale wiadomo, że to drużyna na pewno też oceniana niżej niż Polska. Ale jeżeli zawodnicy z drugiej ligi tureckiej, z drugiej ligi belgijskiej, z klubów kanadyjskich czy amerykańskich, nawet niektórzy z MLS-u, ale nawet niektórzy z tych niższych lig potrafili robić akcje, potrafili zagrozić Belgom, no to dlaczego zawodnik Feyenoordu, Napoli, Juventusu, innych klubów z doświadczeniem nie potrafiliby tego zrobić? Dlaczego gramy właśnie w ten beznadziejny sposób? To ja się boję, że to była bardzo ofensywna taktyka Czesia. Że jest jeszcze, że on ma w zanadrzu bardziej defensywną postawi autobus, tylko zapomnij zamknąć okna. Z Argentyną na przykład szóstka w plecy, tak jak kiedyś, gdy prowadził reprezentację młodzieżową. Dobre, ciekawe dwa spotkania, fajne eliminacje. A na koniec mecz z Hiszpanią bodajże 6-0, 6,
no, przykro było na to patrzeć, a obawiam się, że właśnie tak zagramy z Argentyną, bo ponoć Czesiu ma plan. Czesiu, proszę, zmień ten plan. Znaczy, wiesz, ja też nawet tutaj ktoś na Futbol po mojemu na Facebooku akurat skomentowałem to przy okazji meczu Francuzów, gdzie zagrali trzema napastnikami, tak napisałem trochę właśnie ironicznie, że polski Mourinho, czy Francuzi wystawiają trzech napastników, a polski Mourinho myśli, że Lewandowski zagra za trzech. Też spotkałem się z zarzutami, że hejtuję. Nie, czekaj, na pewno nie hejtowałeś, bo ponoć FIFA stwierdziła, że wszystki hejt związany z mistrzostwami świata będzie usuwać automatycznie. Aha, no jeszcze nie usunęli twojego komentarza. Może nie dotarli jeszcze, no, zobaczymy. I też tutaj z jednym użytkownikiem pisałem, który właśnie mi zarzucał hejt, no, gdzie przedstawiłem mu argumenty, no to mi tylko jakieś śmieszne memy wysyłał, nie mające niewiele wspólnego z dyskusją, ale to nieistotne. I bardzo ciekawą rzecz właśnie w trakcie tego meczu z Meksykiem powiedział współkomentujący Janusz Michalik, że są wielcy zawodnicy w historii piłki, którzy nigdy nie dostąpili zaszczytu gry na Mistrzostwach Świata w różny sposób, albo grali, nie wiem, w słabych reprezentacjach, albo kontuzje, inne rzeczy, tak, a to dlaczego tacy zawodnicy, występ na Mistrzostwach Świata dla każdego zawodnika powinien być święty? I dlaczego trener, i dlaczego sam zawodnik ma te swoje najlepsze walory zostawiać w szatni? On powinien to pokazać na boisku, powinien wyjść na boisku, powinien się bawić. Trener powinien wziąć odpowiedzialność na siebie, nie wyjdzie ci, trudno. Ale gramy, pokazujemy dobry futbol, bo mamy, przecież mamy naprawdę zawodników, którzy potrafiliby grać inaczej. Widzisz, to mówisz ty, który z tą reprezentacją jest tak naprawdę tylko przez telewizor, ale zobacz, Meksyku powiedzieli jedną rzecz. Oni bardzo, tam osoby związane z piłką nożną, z reprezentacją, gwiazdy Meksyku, historyczne gwiazdy, między innymi Arvales, Hernandez, którzy już dzisiaj nie grają, z dawnych lat piłkarze, nie mogli się nadziwić, dlaczego polska reprezentacja gra właśnie w taki sposób, gdzie mamy tak dobrych zawodników w ofensywie. Ale to samo powiedział też Lothar Matthäus. Specjalnie tutaj dla jednego z polskich portali poproszono go o komentarz, mówił, że jest bardzo, bardzo rozczarowany. To jest to, co mówiliśmy. Gra jednym napastnikiem w naszym przypadku. To się nie sprawdzi nigdy. Ja byłem też przekonany, że przy takim ustawieniu, które gdzieś tam awizowane było w tym zapisie graficznym, dobrze, że czwórką z tyłu, bo jednak to się sprawdza zawsze. Krychowiak wyjątkowo, no, powiem ci, nie miałem obaw, patrząc na to, jak grał, że zrobi coś złego, prawda? Zakatarzeni. Tak. Teraz druga sprawa, mam takie wrażenie, że w naszym wypadku lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ci boczni obrońcy grali na zasadzie skrzydło tylko dla nich, czyli Kesz, Bereszyński włączają się w akcje ofensywne, a trójka środkowych pomocników, znaczy dwójka w tym momencie plus ten Krychowiak taki cofnięty, powinna grać na zasadzie tuż za plecami Lewandowskiego po to, żeby on miał jakiekolwiek wsparcie, bo nie oszukujmy się, ten zawodnik potrafi naprawdę bardzo dużo, on robi wielkie rzeczy w klubowych rozgrywkach ligowych, ale zobacz, jakie on ma tam wsparcie. Teraz w Barcelonie, Gavi, Ferran Torres, Pedri, prawda? Oni wszyscy wbiegają za plecy, w wolne przestrzenie. On jak nie może strzelić, podaje. Jak oni ściągają obrońców, on wbiega na wolne pozycje. Którzy z naszych zawodników tak grają? Zieliński wychwalany pod niebiosa we Włoszech. Szymański w Holandii. Zieliński niby w tej rozpisce też grał jako niby drugi napastnik. Może trochę cofnięty zupełnie, w praktyce zupełnie to nie wychodziło, nie wiadomo gdzie. Oni ponoć mieli zagrać systemem 4-1-4-1, czyli cały czas wychodzimy z założenia czterech obrońców, którzy zabezpieczają tyły, Krychowiak, który przecina wszystkie podania, czterech pomocników, z tym, że nie są ci zawodnicy skupieni na środku, żeby grać za plecami zawodnika, żeby stwarzać przestrzenie na bokach, w mocnych sektorach boiska, bo zobacz, że i Kamiński, i Szymański, i Zalewski częściej wchodzili do środka, rzadko grywali tak typowo na skrzydle. No, Zalewski wyjątkowo nie wszedł w ten mecz, ale Kesz, choć miał tam parę, dwie, trzy straty takie, które groziły tutaj kontrą, ale on ma predyspozycję właśnie do podłącza się bardzo ładnie na skrzydle od bramki do bramki. Potrafi zasuwać, potrafi też wykończyć akcję. Kesz akurat, powiem, no, zagrał to, co potrafił zagrać przy tym ustawieniu. Ja myślę, że też dla tych piłkarzy to było chyba po raz pierwszy, jak oni zagrali akurat w takim ustawieniu. Natomiast nie mogę powiedzieć, bo w defensywie było kilka rażących błędów, które mogły sprawić, że ta piłka do siatki by wpadła. To jednak niezależnie od tego, jak to się skończyło, to ta drużyna zagrała na tyle poprawnie, że tego gola nie straciła. Nie, oczywiście w defensywie to fajnie, fajnie przesuwały się też formacje. Było bardzo, bardzo dobre
odkrycie, no jakieś tam się drobne błędy zdarzały. Cieszy postawa Kiwiora też bardzo. Tak, a wszyscy się z niego śmiali, że ten zawodnik będzie najsłabszym ogniwem. Ale właśnie, czy mamy potencjał, żeby grać inaczej, żeby nie skupiać się na tej defensywie. Ostatnie 15-20 minut, nie wiem, czy zauważyłeś, Lewandowski był bardziej rozgrywający. No dobrze, ale też, nawet jeżeli... Ale wychodziło mu to dobrze, tylko czy to jest rola... Rola niego, czy to jest właściwe wykorzystanie tego potencjału? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który albo drużyna gra na niego i dostaje multum piłek w pole karne i wbrew temu, co niektórzy mówią, niech on będzie nawet, tak jak ci hejterzy jego mówią, drewnem i strzela te bramki nawet z metra, bo tego też, jak widać, nikt inny nie potrafi zrobić. Albo niech on lepiej właśnie faktycznie w tej reprezentacji cofnie się i zagra te piłki do kogoś, to je wykończy. Świderski, Milik. Zdecydowanie powinni wejść w tym meczu na boisko. Ja byłem przekonany, że jeżeli mamy wygrać, to w drugiej połowie w pewnym momencie zagramy trzema napastnikami z przodu. Byłem przekonany, że jednak ten pomysł na grę, taki jak widzieliśmy w pierwszej połowie, zniknie później, bo ten mecz należało bezwzględnie wygrać. To był najsłabszy Meksyk chyba w historii Mistrzostw Świata, który miałem okazję oglądać. To nie była ta drużyna, co w Rosji, gdy demolowała rywali. I ta drużyna raczej nie ma szans wygrać meczu z Argentyną. Ja się też obawiam niestety, że przy takich, żeby nie mamy szans wygrać meczu z Arabią, bo tak jak oglądałem mecz na przykład Arabii z Argentyną, to ci muszę powiedzieć, w pierwszej połowie byłem przerażony. Myślę, kurde, ta Argentyna gra tak, że prowadzi 1-0, strzela 3 bramki, których sędzia nie uznaje, tak de facto tam chyba tylko przy jednej sytuacji miałem wrażenie, że można było akcję puścić. No a w drugiej połowie Arabia robi ci kilka fajnych akcji. 2 celne strzały na bramkę, przepiękne gole. Widać, że to nie jest drużyna przypadkowa, na pewno. I widzisz, i teraz jak my mamy zagrać lepszy mecz, to my nie możemy zagrać z założeniem, że Arabią wygramy na pewno, bo to słabszy zespół, bo widać, że nie taki słabszy. I też nie rozumiem, dlaczego z góry zakładają nasi chłopcy, że do meczu z Argentyną tam sobie dopisują 0 punktów. No, ale do tego wrócimy później. Jeszcze mi mignęło dzisiaj gdzieś w internecie, że chyba może dali na panu jakieś przecieki, że mamy zagrać trójką obrońców i wahadłowymi. No jeżeli zagramy z Arabią Saudyjską, zespołem, który jest bardzo dobrze motorycznie przygotowany, który dużo biega, zespołem, który ma bardzo dobrze fizycznie przygotowanych, nie tylko... gra w tym klimacie też, byli no już tak, ale... od miesiąca na zgrupowaniu, ale... wszyscy grają u siebie w lice, no, chyba przerwa. No, ale też popatrz, to też może być przewaga. Jasne, ale zobacz, Sławek, jeszcze druga sprawa, oni fizycznie mogą, bo to takie tury, takie wiesz, takie no, byki, no, nie wiem jak to nazwać, oni mogą nas przerastać, szczególnie w walkach ogólne piłki i to, że dwóch z tych zawodników, którzy tak dobrze sobie radzili, nie zagrają, nie oznacza, że to jest dla nas łatwiej, bo no bo co to da, jeżeli my dalej będziemy grać w ten sposób, że stworzymy sobie dwie sytuacje bramkowe, z czego jeden rzut karny niestrzelony i sytuacja potem taka, że chyba na w ogóle sytuacji, po których można było coś zrobić pod bramką przeciwnika, było 3 w meczu, no to ja nie umiem tego opisać, bo wydaje mi się, że to absurdalne jest. Z Arabią Saudyjską, jeżeli chcemy wygrać mecz, powinniśmy na nich usiąść od pierwszej do ostatniej minuty, grając wysoko pressingiem, od środka boiska próbując przechwytywać wszelkiego rodzaju podania, grając wysoko linią obrony, ale z zaznaczeniem, że tam mogą pójść piłki za plecy obrońców po to, żeby właśnie nas prześcignąć. I musi być ta asekuracja. Czytałem jeszcze tutaj fajny artykuł na Weszło.com pod tytułem, że Polska jest biedna w kontekście reprezentacji, bo tak wyglądała ta gra. Ale to jest też, odnosi się trochę do tego, co ja często, o czym piszę tutaj, czy w mediach społecznościowych, czy w mojej rubryce tutaj Futbol po mojemu. Jak to się dzieje, że właśnie zawodnicy tacy jak Lewandowski, Zieliński radzą sobie w topowych klubach zagranicznych, a w kadrze zupełnie sobie nie radzą. I tutaj autor, nie pamiętam nazwiska tego artykułu, komentuje to w taki sposób, że po prostu tak zwana polska myśl techniczna, polska myśl szkoleniowa tych zawodników ciągnie w dół, nawet takich jak Lewandowski. To jest prawda, to, też tak czuję. Ale na chłopski rozum. Lubisz oglądać futbol bałkański. W Serbii mówi się o Polakach, wyleciałem nazwisko z głowy, może ty sobie przypomnisz dziennikarza, który głosował ostatnio w konkursie Złotej Piłki na Benzemę i mówiąc o Lewandowskim, mówi, że
przykro patrzeć na to, jak ta reprezentacja marnuje jego potencjał. Do Lewandowskiego samego w sobie nie ma nic, chociaż nie był jego fanem nigdy, ale mówią o Polakach, że jesteśmy nieudacznikami piłkarskimi XXI wieku, bo gramy na 8 wielkich turniejach i tylko raz wyszliśmy z grupy, nie potrafimy wykorzystać potencjału własnych piłkarzy, gramy brzydko, to jest cały czas antyfutbol. Trochę chyba racji ma. Natomiast powiem Ci, że Ty się tym futbolem fascynujesz, oni grają często technicznie, często pięknie, próbują naśladować Hiszpanów, próbują naśladować Brazylijczyków, Argentyńczyków i wiesz, no czasami im to wychodzi, więc ja się też nie dziwię, że oni tak traktują to, co my pokazujemy. Wiesz, no może też nie mają wielkich wyników, no Chorwacja, a mówisz o Serbach. Mhm. No czekam, bo dzisiaj fajnie, Serbowie grają, tak, zobaczymy, tak, co, fajnie, co zrobią. Kilku zawodników. Mogą jakąś niespodziankę sprawić. Może się coś urodzi. Wiesz, pamiętam też jak podczas, i to też o tym wspominałem, czy na Facebooku, czy w innych mediach, na Euro zeszłorocznym, mecz z Hiszpanią. Mhm. Krytykowali, że nas Hiszpanie przerastają technicznie, że my biegaliśmy za piłką. Okej, wszystko prawda, nie jesteśmy na pewno tak technicznie zaawansowani, nie mam tak zawodników jak Hiszpanie. Mhm. Ale ten mecz, no, nawet można powiedzieć szczęśliwie, zremisowany, ale tam odważniej wyszliśmy, próbowaliśmy nawiązać walkę, traciliśmy piłkę, trochę musieliśmy biegać. Podobnie było momentami ze Szwecją, też w kolejnym meczu decydującym. Inaczej to jednak wyglądało i trzeba było pójść za ciosem, nie wiem czy już pod wodzą Sousy, no Sousa sam uciekł, ale weszliśmy znowu w ten, właśnie w tą polską myśl. Tak, tu się z tobą zgodzę. Na chwilę ci przerwę, zaraz dokończę, jeśli mogę, bo widzisz, ja Sousę jako trenera się strasznie na nim zawiodłem. Na początku myślałem, że to dobry pomysł, potem wyszło, że nie. Natomiast mi się jedna rzecz podobała i to okazało się kluczowe właśnie w przypadku wyniku z Hiszpanią. No byli lepsi, ale mieliśmy mnóstwo sytuacji bramkowych. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, po których powinniśmy strzelać gole. To nie były gole, akcje z przypadku. Byliśmy też zespołem na tych mistrzostwach najlepiej presującym, najczęściej odbierającym piłkę na połowie przeciwnika. Gdyby to miało tylko i wyłącznie decydować o wynikach, to na pewno byśmy wyszli z grupy. Fakt, że Szczęsny był w tej formie, przepraszam, pikamy. I on zawalił mecz ze Słowacją w pierwszej kolejności. I nawet się potem przyznał do tego, bo mówił, że po prostu mu się nie chciało. No więc takiego kogoś trudno trawić. Nie jestem jego fanem, nigdy nie będę. No, ale to nie o to chodzi. I potem, tak jak mówisz, przyszedł Czesiu, a Czesiu ma zupełnie inną wizję. I on nigdy nie był trenerem, który grał w futbol na tak. To był trener, który grał na 1-0. Ja nie znam, nie pamiętam drużyny, która więcej niż powiedzmy raz na 10 meczy w jego wydaniu strzelała więcej niż jedną bramkę. I to jest smutne, bo to jest nawet wręcz przerażające. On wychodzi z założenia, że najpierw trzeba zabezpieczyć tyły, żeby gola nie stracić. A ja zawsze wolałem filozofię, zawsze jest lepiej strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, wygrać mecz 5-6. Futbol na tak, Engela słynny, który też, no potem już inne kwestie doszły, ale sprawił się w eliminację. Ale zwróć jeszcze uwagę, pamiętasz Benhakera. No potem też to się wszystko, może poza sportowe kwestie wyniknęły, ale Benhaker, że tak powiem, wczesny Benhaker, zawodników dość, może nie tyle przeciętnych ligowców, ale wyróżniając się w naszej lidze, wcześniej zupełnie pomijanych, Matusiak, Kokoszka, no, też taki obrońca Pazdana, tak. Jak ta reprezentacja zaczęła inaczej grać. Ale on im w głowie poukładał. Właśnie, o to chodzi. I widzisz, chodzi. Wtedy wszyscy się zachłysnęli tą grą i wszyscy uwierzyli, że ona, tamta reprezentacja zdobędzie coś na Euro. A szczytem ich możliwości był awans i trzeba było się z tego cieszyć i budować kolejne pokolenia do tego, żeby przejść dalej. Mieliśmy wtedy generację na pewno słabszych piłkarzy, no, niż mamy teraz ogólnie. No i właśnie dlatego nie rozumiem, ale dlaczego potrafili my dziś grać, potrafili właśnie. No właśnie, taką Portugalię, która wtedy miała swój prime, potrafiliśmy z nimi zdobyć 4 punkty, grać nawet lepiej od nich. Ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj nie potrafi Polska wykorzystać potencjału tych zawodników. No nie rozumiem, bo to jest w tym przypadku tylko i wyłącznie wina trenera. Dotarcie do zawodników, pokazania im. Lewandowski też powiedział zawsze w tym wpisie swoim, którym przepraszał za niestrzelonego karnego. I to mi się podobało, bo uważam, że nie powinien go strzelać, jeśli nie czuł się na siłach, a chyba po oczach było widać, że się na siłach nie czuł. No nie wiem, ja pierwszy raz go widziałem przestraszonego, przecież on nigdy taki nie był. Mówią, że nie patrzył w oczy bramkarzowi, zawsze patrzy, nie wiem, czy nie zwolnił tempa, popatrz przed strzałem, tak. Nie podniósł głowy. No jak widziałem to, co on robił, jak piłkę ustawił, jak się patrzył, jak szukał koncentracji, byłem święcie przekonany, że on tego karnego nie strzeli, niestety się sprawdziło. A teraz taka zagadka, z wielkich piłkarzy, którzy coś już w życiu osiągnęli, jest tylko dwóch, którzy nie strzelili jeszcze gola na Mistrzostwach Świata. Lewandowski i
tych grających oczywiście. Parę, a teraz to... Ibrahimowicz. Ibrahimowicz, tak. Messi strzelił gola akurat ostatnio, Bale tak, strzelił tak, gola ostatnio do... i z tych większych... Tych... Ale widziałeś gol karnego Bale'a. Mm-hmm. Bramkarz wyczuł, ale uderzenie... Siła uderzenia taka bomba, wystarczyło, nie ma po prostu, nie ma szans. Dlatego powiem tak na koniec tego wątku. Nie, Czesiu się nie będzie przejmował. Stanowski powiedział, że Czesiu się w ogóle nie przejmuje tym, co wszyscy mówią, że styl jest brzydki, on chce wygrywać. Jak będzie wygrywał, będzie ok. Nawet ten styl brzydki pewnie mu ktoś wybacza i tak pewnie po mistrzostwach go zastąpi ktoś inny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, cieszę się, że Lewandowski chyba przeprosił nas wszystkich za tego karnego. Czy mnie nie musiał przepraszać, bo też ja uważam, nie czuję, że nie. Ale absolutnie... wiesz, jakby... bo inaczej do tego podszedłem. Ja się cieszę, że on to z siebie wyrzucił. Nie dlatego, że ja się czuję przez niego skrzywdzony, tylko jemu to pomoże się oczyścić z tych złych emocji. Bo cały czas trzymał to w sobie. I dlatego uważam, że dobrze zrobił. A co do reszty? Jaki wynik meczu zarabiam, obstawiasz? Bo wydaje mi się, że to jest chyba kluczowe w tej chwili do wszystkiego i... 2-1 dla nas. Kurde, i powiedz... Po wielkich nerwach. Powiem ci, jakikolwiek, byleby jedną bramkę więcej od nich tak naprawdę, bo z 4 punktami jesteśmy no, jedną nogą już dalej i wszystko też będzie zależało od wyniku meczu Meksyku z Argentyną. Wiesz, to jest tak ale... po kibicowsku, no kibicuje się jednak Polsce mimo wszystko, zawsze, gdzieś tam odkładając te wszystkie niuanse. Wierzysz do końca. Wierzę do końca, ale tak jak mówiłem w naszym poprzednim spotkaniu, co nam da awans do 1/8 finału. No nic, to sobie będzie to po prostu do statystyk rzucimy, grupy, tak. A tam dostaniemy 4, czy to od Francji, czy od Danii, kto by nie był. Wiesz co, powiem ci inaczej, z Duńczykami nam się zawsze dobrze grało, choć trudno z nimi się wygrywało. Z Francją, nawet jak oni byli w swojej szczytowej formie, uważam, polskie drużyny, te nawet słabsze od tej, co teraz grają, potrafiły walczyć jak równy z równym. I uważam osobiście, że oczywiście też mogę się mylić, zaraz mnie tu ktoś zhejtuje, ale uważam, że mimo wszystko w meczu z Francją mielibyśmy nawet szansę wygrać. I wiesz dlaczego? Dlatego, że Francuzom nie leży gra polskiej drużyny. Tak jak nam na przykład nie leży grać z drużynami typu Anglia, bo się ich boimy, choć niekoniecznie zawsze trzeba, nie? Wiesz, może też nie byłoby takiej presji, tak mimo wszystko wiadomo, było z kim grany i tak. I cały czas się kłócę ze wszystkimi. Sukcesem będzie awans do półfinału. Każdy inny wynik to może być wynik dobry, bardzo dobry, słaby lub beznadziejny. Naprawdę nie ma co się zachwycać ćwierćfinałami, 1/8, bo to tak jak mówi Sławek, nic nam nie daje.